Hej, siemano, z tej strony Pan Gość! I witam was w kolejnym odcinku Co Nowego w Kolekcji. Ogółem chciałem na starcie podziękować za tak miłe przyjęcie powrotu tej serii i normalnie moje serce mega się uradowało, widząc te oldschoolowe niki, że tak to ujmę, na kanale po prostu i w komentarzach. Więc dziękuję wam bardzo za te miłe słowa. A tymczasem, borym lasem, widzowie, pokazuję wam giereczki, jakie udało mi się zdobyć w tym tygodniu. Więc widzowie, zaczniemy sobie od gierek retro, bo myślę, że PlayStation 2 można uznać retro. Ja kupiłem gierki wyścigowe, które chciałem, jednakże był to zestaw, więc znalazło się tam parę produkcji, których totalnie nie ogarniam. Mianowicie pierwszą właśnie z gier z takich, których nie ogarniam, jest to Evo 4x4.2. Jakby w tą grę nie grałem nigdy, była w zestawie. Podoba mi się jakby to, co ona sobą reprezentuje, czyli wyścigi takie, nazwijmy to, w błocie, więc z chęcią zagram. Ale teraz już przechodzimy do gier, które naprawdę chciałem, czyli mamy tutaj MX vs ATV Untamed. Mam tą grę chyba na PS3, ale chciałem też mieć na PS2, ponieważ tak, są to właśnie wyścigi motocykli w błocie, ale macie tutaj również quady i takie samochody, nazwijmy to, większe. Dodatkowo, z tego co pamiętam, można tutaj nawet zagrać supermoto. Nie wiem, czy wiecie, ale stary pasjonuje się takimi klimatami. Potem kupiłem sobie, co prawda tego nie kupiłem, a jest to ATV Overwatch Fury 4. Jednakże chciałem to pokazać, ponieważ kupiłem sobie poprzednie odsłony, mianowicie odsłonę 3 oraz odsłonę, widzowie, 2. Mam nadzieję, że będzie tak samo, że one będą po prostu tak samo dobre jak 4, tylko będą inne trasy. Szczególnie tryb taki P2P, point to point, czyli z punktu A do B, i te wyścigi były naprawdę koksem. Kolejna gra z tego cyklu to tak naprawdę MTX Moto Trucks. Ta gra, no mega. Wryła mnie w fotel, jak grałem to pierwszy raz. Co prawda grałem wtedy na PC-cie i normalnie w tej grze spędziłem naprawdę setki godzin. Powiedziałbym, że jest to taki trochę Tony Hawk, tylko motocyklami. No to jest super. Jeżeli lubicie takie klimaty, MTX Moto Trucks musicie sprawdzić, chociaż nie wiem, jak się zestarzało, bo jak widzicie, gra jest na PS2, więc pewnie, no, stara gra, widzowie. Tu jest gra, której tak jak powiedziałem, klimaty mi się podobają, jednak nie grałem również. Jest to MX World Tour. Była w zestawie, no więc może kiedyś ją po prostu odpalimy. Jest w fajnym stanie, więc do kolekcji idealnie, widzowie. No i taka ostatnia gra retro z PlayStation 2 i tutaj prawdopodobnie nie spodziewacie się tego tytułu. Mianowicie jest to Sims. The Sims. Jak widziałem, że jest to do kupienia, to postanowiłem, no, zdecydowanie to zdobyć, ponieważ szczerze, no to widzowie, kiedyś sporo grałem Simsy na PC-cie, ponieważ była to jedna z gierek, które po prostu mi chodziły i lubiłem budować domy. Mój ulubiony moment to jest po prostu zgarnianie dużej ilości hajsu, wyposażanie pomieszczeń i budowanie idealnej ergonomii. Dodatkowo wiecie, lepiej topić simy w gierce niż ludzi w realu. Myślę, że już nie grą retro, ale dalej wyścigową są dwie kolejne giereczki. Kupiłem, bo były naprawdę tanie i właśnie do kolekcji. Jest to MotoGP, czyli uznana seria wyścigów motocyklowych, która kiedyś, wydaje mi się, świeciła triumfy, teraz chyba jest mniej popularna, albo nigdy nie była bardzo popularna, tylko mi za dzieciaka się wydawało, że jest bardziej. Kupiłem sobie 6 i 7 na Xboxa 360, no i tyle. Z gier już takich bardziej współczesnych to kupiłem sobie Farming Simulator 22. Nie wiem dlaczego, ale poczułem chęć pojeżdżenia traktorem w wirtualnych polach. Może to dlatego, że, no wiecie, 3 lata temu stary przeprowadził się do miasta. Jakie by ono nie było, to jednak miasto jest teraz. Farming Simulator 22 na PS5. Z gier, które już ograłem, ale postanowiłem kupić, nazwijmy to, odświeżoną wersję na PS5, jest na pewno The Last of Us Part 1. Giereczka jakby w wersji na, chyba ja ograłem finalnie na PS4, mnie nie porwała i zawsze mam coś takiego, że chciałbym ponownie to przejść. Może dopuszczam do siebie myśl, że wtedy nie byłem tak dojrzałym użytkownikiem i może dlatego ona mi nie podpasowała, historia była, wiecie, hardkorowa i może nie dotarło to do mnie tak, jak powinno. I dlatego chciałbym ograć to kiedyś ponownie, bo obecnie, no, nie jestem fanem The Last of Us, jakie ono by nie było. Chociaż serial bardzo pozytywnie. No i widzowie, gra, która swoją premierę miała w piątek, czyli Super Mario Bros. Wonder. I tutaj muszę powiedzieć, że grałem sobie dopiero 1,5 godzinki, ponieważ inny tytuł skradł mi cały weekend. Znaczy nie cały, ale skradł mi dosyć dużą część weekendu. I gierka mi się mega podoba. Widać, że to jest totalnie nowy Mario, że jest to gra, która została stworzona, nazwijmy to, od podstaw. Co prawda trochę design jakby postaci mi się nie podoba i ich animacja, ale to jest takie prawdopodobnie moje jakieś zboczenie. Tak bym to powiedział. Bo nie
nikt na to nie narzeka, tylko ja. Fajne nowe mechaniki, świat prezentuje się naprawdę super i dodatkowo miałem takie trochę vibe podczas jednej lokacji, że gram w nowe Loco Roco. A wiecie, stary jest fanem Loco Roco, więc ogółem giereczka mega pokchamp. Na razie się zapowiada, bo nie skończyłem. No i widzowie, przechodzimy do gry, która skradła cały mój weekend, a tak naprawdę to nie cały, tylko 13 godzin, bo tyle poświęciłem na produkcję, by przejść fabularnie. Widzowie, Spider-Mana 2. Niestety mam tylko steelbook, bo jak wiecie albo nie wiecie, w steelbooku jest klucz. Tak oni to zrobili. Jestem trochę zawiedziony, ale że nie ma gry na płycie, ale dodatkowo jestem zawiedziony faktem, że kod włożyli do steelbooka, który był zafoliowany. Czyli ja sobie myślę, jak rasowy kolekcjoner, nie otworzę steelbooka, ponieważ, no jak wiecie, one łatwo łapią rysy, więc myślę sobie, zostawię zafoliowane, a tu dupa! Nie! Musisz otworzyć, bo grę masz w środku, pomimo tego, że nie jest płytą. Ale już tak porzucając negatywną energię, widzowie, to ja kupiłem sobie kolekcjonerkę i kolekcjonerka jest masywna. Mniej więcej pudło jest takiego rozmiaru, więc widzicie, jest naprawdę ogromne. Nie wiem, czy będzie fokus, ale tak, jest ogromne. I w tej kolekcjonerce oczywiście skrywa się największy rarytas, czyli 48-centymetrowa figurka Venoma walczącego z Peterem Parkerem i Milesem Moralesem. Prezentuje się ona naprawdę super. Wykonanie jest, uważam, że takie 7 na 10, bo oczywiście widziałem bardziej szczegółowe figurki, więc ona mi się podoba, nie mam tutaj jakoś dużo do zarzucenia. Na pewno ogromną robotę robi po prostu rozmiar tej figurki. Co do samej gry, uważam, że jest to kontynuacja godna poprzednich części, czyli jest ona delikatnie usprawniona i lepsza, jednakże finalnie uważam, że nie był to tytuł, który zasługuje na 10. Ja bym dał tej grze po prostu jako kontynuacji 9, wszystko było, tak nazwijmy to, trochę usprawnione, model poruszania się tak naprawdę po mieście, czyli dodanie sieciskrzydeł, wprowadził większą dynamikę jakby rozgrywki i to było naprawdę spoko. Mieliśmy też jakby trochę nowe mechaniki w walce, rozwój Milesa Moralesa, jeżeli chodzi tak naprawdę o nowe moce, ale też rozwój Petera Parkera, jeżeli chodzi o nowe moce, więc to naprawdę było spoko. W teorii powinienem nagrać jakąś recenzję, ale dobrze wiecie, że tak się nie stanie, więc to tyle o Spider-Manie 2. I to tyle w tym odcinku, ponieważ właśnie tyle produkcji udało mi się zdobyć w tym tygodniu. Przyszły tydzień, powiem wam szczerze, że powinien być chyba bardziej, będzie zawierał bardziej ekskluzywne tytuły, bo te uważam za taki bardziej mainstream, jeżeli chodzi o Spider-Mana, Mario, The Last of Us, Farming Simulator, wszystko jest takie mainstream. A za tydzień będę miał prawdopodobnie dwie produkcje, które spowodują, że ściągnięcie majty przez głowę. Obiecuję wam. Więc widzowie, na sam koniec dziękuję wam jeszcze raz za miłe przyjęcie powrotu tej serii. No i do zobaczenia za tydzień. Bajo jajo, do usłyszenia. Cześć!